tym roku, czy podczas tej misji, mamy 6 nalogowych astronautów, 2 Australijczyków, Amerykanina, Egipcjanina, Kanadyjkę. I chyba tam się znajdzie jeszcze jeden Amerykanin, jeżeli dobrze liczę. I jeszcze raz chciałbym, żeby powiedzieć, na czym głównie będzie polegała ta misja i jaka to jest misja? Jest to symulacja misji księżycowej w zaciemnionym kraterze. Przez 14 dni załoga będzie prowadziła eksperymenty, używając skafandrów kosmicznych nowego typu, które sprowadziliśmy specjalnie dla nich. Będą głównie operowali używając łazików marsjańskich czy księżycowych w tym przypadku, ale również będą tam badania przeprowadzone z użyciem technologii VR, czyli będą trenować wpierw używanie sprzętu, używając gogli wirtualnej rzeczywistości, a potem jak już wyjdą na powierzchnię naszego symulowanego księżyca, będą musieli te same czynności wykonać. Rozumiem, że będą też ci analogowi astronauci poddawani różnym eksperymentom, między innymi zaburzenia czasu. Tak, no, placówka jest tak zaprojektowana, że analogowi astronauci są ciągle pod opieką naukowców, lekarzy i psychologów i z tego tytułu możemy różne rzeczy badać. Time perception, albo ta perspektywa czasu, są to badania właśnie z zaburzeniem tego cyklu dobowego. Wydłużamy, skracamy im dzień w zależności od potrzeb badaczy tak naprawdę. Więc nie mogę teraz powiedzieć, jak bardzo ta doba będzie się różniła od naszej typowo 24 godziny, bo to już jest w gestii Rady Naukowej i Centrum Kontroli Misji.